Jakieś mam takie przeczucie, że zadanie, do którego teraz jadę, czyli zapoznanie się z ciężarówkami, odblokuje nam dostęp do kolejnych ciekawych miejsc, skąd możemy zabierać ładunki. Ja to traktuję trochę jak zdawanie prawo jazdy na ciężarówkę, chociaż jest to wyzwanie i ono jest chyba takie dosyć kluczowe, jeśli chodzi o te takie cięższe transporty i może nawet odblokuje nam jakieś dodatkowe naczepy, w tym naczepę taką specjalną do mojego pick-upa. Jeszcze nie mam tutaj siodła na pick-upie, ale może sobie zamontuję lub kupię dedykowany ciągnik siodłowy. Chociaż na początek myślę o ciężarówce typu tandem. Ostatnio modyfikowaliśmy dosyć mocno mojego pick-upa. Doinstalowaliśmy tutaj zderzak, supercharger, stopień. Mamy antenkę. Jak chcecie, sobie zobaczcie koniecznie poprzedni odcinek, gdzie robiliśmy te wszystkie mody. Bardzo fajna sprawa tutaj, chociaż wyniosło mnie to dużo. Zobaczymy, jak pójdzie. Przyzwyczaj się do jazdy ogromną ciężarówką z wielką naczepą. Każda misja ma swój poziom trudności, widoczny jest w trybie mapy i przed rozpoczęciem misji. Więc chcesz zyskać nieco doświadczenia jako kierowca ciężarówki? Po prostu przejedź tym olbrzymem na drugą stronę obszaru przemysłowego. To krótka trasa, ale zaznajomić się z obchodzeniem się z tą maszyną. Tak wygląda nasz potwór. Bardzo spoko. I tutaj mamy biegi niskie, mamy biegi wysokie, mamy napęd chyba tylko na tył. Tutaj mamy też dual shift. Mamy jakąś instrukcję do używania skrzyni biegów. Zobaczmy tutaj środek. Niektóre przyciski są sterowalne. Nie mogę sobie tu przybliżyć widoku tak jakbym chciał. Tu mamy, w sumie nic nie mamy. Nie mamy tu żadnej kanapy z tyłu, ale pewnie można sobie doinstalować. Nie wygląda źle ta ciężarówka. To co, ruszamy? Co, nie widzę lusterka, ale chyba dobrze wyjechałem. I tak, mamy oczywiście tutaj silnik diesla, mamy przekładnię. Czekaj, bo jak z tą naczepą tam sytuacja? Chyba nie jest źle. Musimy po prostu często biegi tu zmieniać i w pewnym momencie, jak będziemy jechać po autostradzie, no to musimy sobie załączyć te biegi wysokie, prawda? Jedziemy jak widać na pusto, więc moglibyśmy sobie ewentualnie te wysokie biegi wrzucić jak coś. Okej, ciężarówka jest taka raczej typowo europejska, więc taki ostry kąt nie powinien być dla nas problemem tutaj, nie? Okej, czy mamy jakiś konkretny sposób parkowania? Nie, ale GPS wyznacza nam drogę tu dookoła, więc tak właśnie, o, okej, to nie było takie trudne. Chyba trudność polegała na tym, że jak ktoś nigdy nie grał w Euro Truck Simulator, no to nie wiedziałby, jak tutaj manewrować takim pojazdem, nie? Czyli rozumiem, że prawo jazdy na ciężarowy pojazd mam już zdane. Cztery biegi, co prawda już się czwórka załączyła, ale taka prędkość jak teraz w zupełności nam wystarcza do tego, aby pokonywać wszystkie tutaj przeszkody miejskie, a w razie czego przełączymy się na wysokie przełożenia. No problem. Miałem już sytuację, że trzeba było przednim zderzakiem zepchać jedno auto i udało mi się to zrobić. I właściwie nie naprawiałem od tamtego momentu pojazdu, więc zobaczcie. Zero uszkodzeń zderzaka, jest naprawdę bardzo ładnie. Okej, i tutaj mamy dostawę. Po drodze zaliczyłem stłuczkę. Zobaczmy, czy jest coś za fajną kasę, ale nie, same takie badziewia są, nie ma nic za tysioka. Zaliczyłem taką solidną czołówę i myślę, że zobaczcie, ten zderzak uchronił grill, ten zderzak tutaj, ale to i tak nie uchroniło niestety przedniej maski przed wygięciem dosyć mocnym. Niedobrze, niedobrze. To jeszcze nie jest to. No chyba nie zrobimy nigdy takiego pojazdu, który nie będzie się wcale niszczył. Po coś ubezpieczyciele muszą ściągać z nas hajsy, nie?
Ale tak, jesteśmy już na kolejnym wyzwaniu takim transportowym, gdzie będzie duża, ciężka ciężarówka do ogarnięcia. I zobaczmy. Tutaj też musimy po prostu ukończyć dostawę. Dostarcz napoje dealerowi. Dostawa Tasty Cola 1, czyli będzie tego więcej. Firma motoryzacyjna Richa zamówiła napoje, by skusić nowych klientów. Po szybkim przystanku nadszedł czas na przejazd przez ostatni odcinek. Musisz dostarczyć ładunek do celu. Dostawa nie jest ograniczona czasowo. Proste raczej. Będziemy musieli tu od razu odbić w lewo. A czemu kierujemy dookoła? O, Kasia. Aha, nie mogę teraz do mapy zajrzeć, okej. No ja sobie skręcę inaczej, ja sobie skręcę w lewo. I użyję nawet wysokich biegów, bo chyba jedziemy na pusto. Tak, co my tutaj jeszcze możemy poklikać? Center differential, rear differential i front differential. O, tu mamy napęd na wszystkie koła w tej ciężarówce, nieźle. Ten centralny differential, to mowa jest o tych kołach, które są w środku, wiadomo, bo mamy tutaj trzy osie. Mogliby to nazywać pierwsza oś differential, druga oś differential, nie? Ostro tu zjechaliśmy, ale nas głupio prowadzi teraz. Może tamta droga była lepsza, ale tak to będziemy sobie na brzeżem ładnie jechać. Moim zdaniem jest tu lepiej. Tam zajechałem na krawężnik trochę. I zobaczmy. A nie musimy się tu aż tak bardzo przejmować. Przejedziemy tutaj, zmieścimy się. Raczej na spokojnie. I mamy wysokie biegi, więc naprawdę można szaleć. Te niskie możemy używać właściwie głównie do ruszania z miejsca, nie? Później jak już sobie jedziemy nieco szybciej, to można się spokojnie przełączać. Oczywiście robimy duży łuk, dużo zapasu. No właśnie, ciekawe jak taką ciężarówką będą wyglądały transporty. Jak już sobie zakupię, bo mam w planach, ale najpierw zacznę od tandemu. Tak jak w rzeczywistości się robi prawo jazdy, zaczyna się od ciężarówki tandemowej, a potem przesiada się na ciągnik siodłowy i na zestaw, nie? I piątka. No i dojeżdżamy do celu. Tutaj faktycznie możemy przełączyć się na biegi niskie. No i chyba trudność polega tutaj właśnie na tym, żeby dobrze wjechać w to miejsce, nie? Coś czuję, że raczej zrobiłem to źle, bo jest za mocno złamana naczepa. Aha. Tutaj jest trudność w tym, nie? Naprawimy to. Trzeba po prostu kawałek dalej pojechać. Moglibyśmy nawet z tej stacji benzynowej zajechać. O, i coś takiego. Elegancko. O to chodzi. O! Coś tam przykaczyło! Okej. Okay. Jeszcze walczymy. O, czekaj, bo chcę dobrze to pokazać. O, teraz. Jest milimetry, ale weszło. Dobra, coś takiego. A gdzie mamy tym dojechać? Nie no, chyba w tą strefę po prostu na wprost, bo tu za bardzo manewrowania to nie ma. Okej. Okay. Jest. No i bardzo ładnie. Dostaliśmy wszystkie możliwe gwiazdki, bo jest tylko jedna. Już bym wolał, żeby ta maska się całkiem oderwała, poleciała w cholerę, bo głupio się jeździ na tej kamerze tutaj z trzeciej osoby. Kompletnie się samochodu nie czuję. Jedziemy sobie teraz na kolejną dostawę, bo tak mi się wydaje, że te wyzwania też odblokowują nam postęp w dostarczaniu czegoś tam i może odblokują mi się dzięki temu, może odblokuje mi się dostęp do jakichś takich hardkorowych dostaw albo coś. Dzisiaj się tym właśnie zajmiemy i teraz mamy dostawę do stacji radiowej z tego co widziałem. Tutaj widzę, że muszę stanąć w kolejce, bo trzy osoby już przyjechały zrobić sobie to zadanie. Poziom trudności średni i mamy właśnie chyba bardzo podobną ciężarówkę do mojej, ale trochę inną.
I musimy... Ha, to będzie ciekawe. No dobra, zobaczymy, czy uda nam się wszystko zaliczyć. Musisz przywieźć skrzynię pełną przekąsek do wieży radiowej. Nie mamy ograniczenia czasowego, okej. Okay. Dobra. Przyczepa. Gdzie ta przyczepa jest? No i co, gdzie ta przyczepa? Bo tutaj mamy jedno i chciałbym od razu zabrać tą przyczepę. Aha, to musimy najpierw po nią pojechać, jak rozumiem, tak? No to jedźmy sobie tu na górę, bo to chyba tam będzie. To głupie, że musimy przekąski jakieś wozić. I zobaczcie, znowu ładunek jest nieprzyczepiony do paki, więc musimy uważać, żeby to gdzieś nie wyleciało, a ciężarówka jakoś dziwnie się zachowuje. Zawieszenie jakoś tak podskakiwało przez chwilę. No nie wiem. Trzeba jechać na pewno ostrożnie, a GPS nas prowadzi tak, żebyśmy jechali szybko i tu wyskoczyli i polecieli w kosmos. W ogóle musimy jakieś przekąski przewieźć. Kompletnie mi się to nie podoba, że takie gówna trzeba wieźć, nie? Ja bym chciał coś takiego konkretnego, typu jakieś wiertło do platformy wiertniczej, a nie przekąski, żeby ktoś tam brzuch sobie hodował. Czyli musieliśmy po nią sobie tutaj przyjechać. Bardzo fajnie. Okej. Mamy to. No dobra, no to ruszamy. Ciekawe, jak nas GPS poprowadzi. Nie, będziemy sobie o tak jechać na pół gazu i powinienem to dostarczyć raczej bez żadnych problemów. A nie, tam był limit czasowy, że na wszystkie gwiazdki to mamy poniżej 5 minut, tak? No właśnie, kurde. Okej, no to będę musiał to powtórzyć. No faktycznie tutaj jest ostry zakręt. 10 sekund mam jeszcze. Nie no, za daleko, kurczę, trzeba powtórzyć koniecznie. A tu trzeba skręcić. A, kieruje nas tak jakoś dziwacznie. Coś mam wrażenie, że ten GPS kieruje nas taką gorszą drogą trochę. O, ale promień skrętu potężny tu jest. Nie ma się co dziwić, ciężarówka jest ogromna. No, już 5 minut mamy. Nie, dobra, nie dojechalibyśmy tutaj drogą asfaltową. Ale jechałem sobie spokojnie i tylko wtopiłem 30 sekund. Więc na 100% da się dostarczyć to dużo szybciej. Done. Tak, poniżej 5 minut. Kurde, ale ciężko trafić. Mamy kontrolę stabilności toru jazdy w razie czego. To pomaga już parę razy. O, teraz na przykład mi się ten system odpala. Widzicie tutaj na zakręcie? Pomaga, pomaga, nie powiem. I tam mamy znowu kawałek asfaltem. No teraz znacznie lepszy czas jest, prawda? Nie szalejemy, nie wjeżdżamy na krawężniki ani nic takiego. Przyczepka może się wysprzęglić bardzo łatwo. To nie jest Need for Speed. Ale trzeba mieć na uwadze też prędkość, że warto się pośpieszyć, no nie? I tutaj znowu mamy te takie ostre zakręty, ale tym razem trzeba jechać szybciej. 3 minuty. No czas jest dużo lepszy. Powinniśmy dostarczyć to na czas. Wcześniej jechałem sobie tak spokojnie i powiem wam, że mega lubię jeździć sobie tu spokojnie, mieć tą taką świadomość gdzieś z tyłu głowy, że w każdej chwili coś może mi się urwać, coś mogę rozwalić, zwłaszcza podczas robienia transportów i staram się jechać po prostu jak zwyczajnym samochodem większość czasu i jakoś mnie to tak mega relaksuje, wiesz? W każdej chwili mogę sobie zastopować grę i tam iść coś zjeść, nie wiem, jakieś takie uczucie mam. Też tak lubicie sobie grać w BeamNG? Okej, dojeżdżamy do tego trudnego terenu i tego właśnie trudnego zakrętu. Teraz już wiem, jak go pokonać. Wiesz, sprawniej po prostu. Wtedy też nie poszło mi źle, ale prawie przykaczyłem zderzakiem te skały. Silnik mi się świeci na pomarańczowo, to chyba niedobrze. Przegrzałem go, zdaje się. Ej, z tyłu ładunek jest zabezpieczony linami, więc... czy pasami raczej, więc raczej powinno być git.
Można by było wynik tu jeszcze poprawić, ale raczej zrobiłem to na medal. Super! Teraz znowu mamy misję z dostawami, ale będzie jakiś mniejszy pojazd. Chyba nawet mniejszy od tego, którym jadę teraz. A on jest w sumie dosyć spory, nie? Taki pick-up. Ale tam jest jakiś taki... Ojej. Tam jest jakiś taki malutki pick-upik. Wiesz co, wydaje mi się, że ten zderzak faktycznie coś tam pomaga, ten co, żem sobie go zainstalował. Taki wielki, stalowy. Czasami mnie tam przed czymś uchroni, ale i tak, trzeba uważać, no przecież to nie jest niezniszczalny blok, ta ciężarówka mimo wszystko, chociaż naprawdę, naprawdę wytrzymała i świetne ma hamulce, chociaż ulepszyłem trochę moc, mogłyby być nieco lepsze, to i tak jest nieźle, zobacz. No naprawdę bardzo fajnie, tak porównując do mojego pierwszego samochodu, to tutaj różnica jest kolosalna. Okej. I tutaj mamy takie piękne osiedle, na tym osiedlu mało zadań robiłem. Wspomaganie poruszania, dostarcz określoną liczbę mebli 1, czyli część byśmy musieli wysypać znowu. I nie mamy chyba ograniczenia czasowego, ale możemy osiągnąć jakiś najlepszy swój czas i go poprawiać. Sąsiad poprosił cię o pomoc przy transporcie wielkich pudeł do innego sąsiada. To niedługa trasa, ale będzie o wiele łatwiej przewieźć niż nosić je ręcznie, no zdecydowanie. Musisz dostarczyć 7 sztuk ładunku do celu, dostawa nie jest ograniczona czas. Dobrze, czy mamy tu manual? Manual. Jaki gazik, ty. Czuję się, jakbym miał kamerę teraz na zderzaku. Znaczy no, na masce samochodu, bo jest tak mały. Pokaż mi go w ogóle. Ale wiesz co, pojeździłbym czymś takim. Chyba sobie, jak będzie coś takiego do kupienia, to sobie kupię może, zobaczę. Już go maksujemy. No i pewnie trudność polega na tym, że gracz będzie chciał pojechać sobie jak najszybciej tutaj z górki, a się okaże, że lepiej tego nie robić, bo pudła nie są w żaden sposób przyczepione do paki. Ledwo co się trzyma, okej. Powoli, dobra. No i tu sobie parkujemy. Done. Czyli teraz naszym zadaniem jest zrobić coś odwrotnego, ale nie do końca, bo musimy pozbyć się prawie wszystkich pudeł, zostawiając tylko jedno. O nie, nie szarpię go tutaj tak mocno. Powiem ci, słabo ten samochód tu podskakuje, przynajmniej jak się jedzie pod górę. Dobra, zjeżdżamy. No i zobaczmy teraz. Ręczny? Działa ręczny, okej. Dobra, jeden karton mamy ogarnięty. Jeszcze 5, nie? Potrzebowali? A czekaj, a da się tu otwierać z tyłu tą paczkę? Patrz. I teraz. Trzeba to tak to sprytnie zrobić, żeby spadły tylko te z tyłu. Ole dymy. Dobra. I pod górę powinny się zsunąć, nie? Nic nie widzę! Ruszyły się coś? O! Dawaj. Już prawie. Jeszcze trochę. Jeden karton w ogóle rozwaliłem. Ale jeszcze tylko te dwa kartony skrajne by spadły i by było naprawdę fajnie. Jak się trzęsie, skubaniec. O! O nie, trochę za mocno, bo ten ostatni musi zostać, ten największy. Jeszcze pojedźmy tu może. Ten jeden karton tak jakby się wtopił, nie? Tak to ale mi szarpnęło kierownicę teraz. O! Czekaj, coś tam go mocno ten szarpnęło. Albo o ścianę go. Tu mamy taką ściankę. Próbujmy, może jak się przygnie trochę to. O, fajnie, tam to wskoczyło dalej, super. No i teraz zobaczmy. Okej, co się tu stało? Kurde, przymknąłem to. Da się otworzyć? Wiesz co, ja chyba tego nie przymknąłem, tylko to się tak jakby wgięło. O, czekaj, szarpnęło coś. Nie mogę tego kliknąć, ziomek. Mam. Otwieraj się, kurde. Dobra, musimy to mocniej zmasakrować w takim razie. Tylko jedna paczka musi na pace zostać. Dobra, spróbuję teraz otworzyć. O nie, chyba się przyblokowało, no amen. Tył samochodu zawsze jest najtwardszy, nie? Więc... Wypadnij rzecz. Już prawie, patrz! I... No kurde! Tutaj mamy... A, nie wiem czy wiadomo, bo to taki wysoki krawężnik. Niech się to oderwie. No ja, cholerny karton. Ty, mi się cały ten samochód... Kurde, jak się rozwali. Dobrze, że to jeszcze jedzie, bo ja mam napęd na tył. Muszę uważać, żeby tam półosi nie rozwalić, ani wału napędowego.
bo nie dojadę do celu i będzie o jest, odpadło. Zajebiście, dobra, mamy jeden karton na pace. Samochód jedzie jeszcze do przodu. Zobaczymy, czy zaliczy mi to wyzwanie. 3, 2, 1, done. I jest, dostarczono jedną paczkę. Zajęło mi to 6 minut 40 sekund, a normalna dostawa 56 sekund. Jest różnica, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry, z kariery. A tymczasem trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć.